Cześć, jestem Kasiulcia i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 7 grzechów głównych w kolejnym Simsmasie 3 grudnia. No, lecimy jak burza, słuchajcie. Już trzeci film, także jest git. W ogóle jesteśmy przed domem naszej rodzinki. Ja Sin odrabia tutaj lekcje, słuchajcie. Na podwórku siedzi w deszczu i odrabia lekcje. Także on jest hardkorem. Moi drodzy, nagrywam to bez widzenia tego, co napisaliście po drugim odcinku, po wczorajszym, także nie wiem nadal, jak naprawić wannę dzieci. Pewnie mi napisaliście, ale nie wiem tego. Także będę cheatować, po prostu. Naprawiłam grę, nic nie dało, także po prostu higienę będę sobie tutaj prawym przyciskiem, wiecie, przez ten mod UI coś tam extension, czy jak to się nazywa. Cudownie. On też cheatuje, kurde, mycie. Ojdzie matka naszego Ezry. Moi drodzy, jesteśmy środa 17, czyli tak naprawdę dalsza... Boże, co tu się dzieje? Wszyscy goli, myją się na podwórku. Tutaj jakaś kolejna goła baba. Jesteśmy kolejnego dnia, ale tylko dlatego włączyłam tutaj... znaczy kolejnego tego samego, dalszy ciąg jakby. Tylko dlatego, żeby wam pokazać po prostu Yasina, który siedzi, no, komicznie wyglądając przed domem na środku, kurde, chodnika w deszczu. Ciekawe. No, ale tak naprawdę sobie przegram teraz ten dzień do końca, bo chciałabym jutro może jakąś randkę zorganizować dla rodziców. Oni tak mało czasu ostatnio razem spędzają. Cały czas praca dzieci. Yasin to już w ogóle, no nie Yasin, Boże, Brandon ciągle tylko zajmuje się tymi dziećmi, także no chciałabym troszeczkę im tutaj umilić. Nie mogę. Rozkażają mnie po prostu ciągle te gołe baby. Co ty robisz z nią? Rozmowa. A jak sprawdzić, co on do niej powiedział, że ona taka? Mam nadzieję, że nie flirtowałeś, łajdaku. Nie no, coś tam pewnie zagadał. Także mówię, ja sobie przegram ten dzień na spokojnie i jutro będziemy... O, słodko, tutaj. Jutro będziemy sobie grać, a w ogóle piję sobie kawkę... Kurde, nie kawkę, tylko herbatkę znowu w kolejnym świątecznym kubku. Jakaś taka, zobaczcie, kolor zielony, bo jest to smak Revitalize Organic Bio. Nie wiem, czy coś będzie widać. Zorientowałam się, że w ogóle nie otwieram po kolei tego kalendarza z herbatami, bo słuchajcie... Nie wiem, czy coś będzie widać, pewnie nie, ale otworzyłam sobie jakiś 3, 21. No, te herbatki nie są po kolei, tylko one są losowo. Także teraz otworzyłam z 1 grudnia tą rewitalizującą herbatę, także śmiesznie. No i co? Muszę sobie zamieszać, bo już się zaparzam. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Moi drodzy, wam dzwoni matka, co chcesz? Udało mi się dostać do pracy, może teraz moje marzenie w życiu się spełnią. Ciekawe, gdzie ona pracuje. Kierowniczka żłobka w miejscu o nazwie Mała Menażeria. Lexi, kierowniczko żłobka. Wspaniała matka roku, okej. No nic, no trudno. Myślę, czy jeszcze coś chciałam wam powiedzieć. Na pewno tak było. No, generalnie dzisiaj czuję się już dużo lepiej niż wczoraj. Wczoraj ta głowa to po prostu była katastrofa. Także sorki za ten odcinek wczorajszy, taki jakiś był może trochę dziwny. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj, że będzie lepszy, bo nie mam czasu sobie pograć w Simsy między odcinkami, bo cały czas nagrywam na bieżąco i nie mam czasu, moi drodzy, wiecie, tu poprzebierać ich, tak jak zawsze przybieram i tak dalej, i tak dalej. Także, no, sorry za to, ale może uda mi się to zrobić po tym odcinku. Albo teraz, jak będę... Tylko czemu wychodzicie goli? Wszyscy. Matka też taka goła. Przecież nawet ty nie masz takiego stroju. Chyba znowu ciuchy zostawiła gdzieś i się rozebrała po prostu. Dlaczego ona chodzi goła? Umyj się w... Aha, Jezu, wiecie co, bo oni mają tą cechę niezrównoważony, bo wymaga tego to wyzwanie, żeby dwoje rodziców miało cechę niezrównoważony. Także oni będą się po prostu rozbierać i łazić mi goli. Także no nie ciekawie. W ogóle nie mam dzisiaj żadnych dekoracji świątecznych, tylko tutaj, o, tu. Dałam kalendarz adwentowy i takiego łosia, bo nie chciałam się tej giraldy rozkładać, bo wiecie co, koty mi ją jedzą. Ona jest sztuczna, ale jak ja ją rozkładam, to one mi ją skubią. Ona jest mega długa, chyba z 5 metrów ma, czy tam ile, więc za każdym razem muszę ją zwijać, więc nie wiem, coś muszę innego wymyślić. Ta girlanda generalnie była kupiona, żeby była w innym miejscu w domu, ale stwierdziłam, że jakieś lampki potrzeba tutaj w tle, żeby były, także może coś ogarnąć. Wiem, ciekawe to dla was na pewno jest, co ja teraz mówię. No, i tak jak mówię, zapraszam na Insta. Nie mówiłam w tym odcinku jeszcze, bo tam otwieram kalendarze, w ogóle gadam głupoty. Na przykład dzisiaj o moim zamówieniu narzekałam z ASOS, bo dostałam złe buty. Także no, możecie wpadać, jak chcecie posłuchać jakiś pierdół. I tak. Będzie dzisiaj świąteczna muzyka w tle. Mam nadzieję, że będzie. Zapowiadam, żebym się nie leniła i ją wstawiła. W sensie jakaś taka darmowa świąteczna muzyka. Nie pij z łyżką, bo zostaniesz piratem.
ale Mikołaj mi podpowiedział, żebym, wiecie co zrobiłam, muzykę świąteczną dodałam. No, także dodam świąteczną muzykę i też Mikołaj mi podpowiedział, że na zewnątrz leżą pałki z kurczaka na grillu i śmierdzą. Gdzie one? O kurde, faktycznie. No to gościu, odkurzaj pałki, to nie, ale wyrzuć je po prostu. Przerwałam im bawienie się. No trudno, niech ojciec zadba. Kolejna rzecz, kamera. Słuchajcie, jest dzisiaj jaśniejsza, bo mam tutaj ring light, może w okularach będziecie widzieć, że jest on faktycznie, także mnie trochę doświetla. Nie jest na maksa podkręcony, ale tak delikatnie, bo nie lubię takiej, wiecie, jasnej tej kamery, jak w jakimś studiu, nie wiadomo, jakieś green screen, bo to ma być tylko takie, wiecie, przy okazji. Dobra, mordeczki. Tutaj kalendarz. Ja zmieniłam długość pół roku na najdłuższe, bo chciałabym, żeby 24 grudnia w naszym życiu prawdziwym był dniem fiesty w ich życiu. Także ja to tak pozmieniam, ale z drugiej strony, jak to jest Simsmas, to tu śnieg by się przydało. Także nie wiem, czy ja nie szczytuję pory roku na zimę. Bo i tak, kurde, te dni takie wolne są, także może jakoś do 24 wytrzymamy. Aha, okej, ja już gadam tyle czasu, a miałam pograć sobie sama. Wiem, co chciałam wam jeszcze powiedzieć. Słuchajcie, pytacie o mody z domku i z kasa. No więc stwierdziłam, że będzie to takie świąteczny upominek dla was, te mody. Więc w 6 grudnia podamy mody z kasa do rodzinki w aktualnym stanie, w której tam będzie. No a 24 mody z domku. On będzie wtedy już świąteczny, więc będą też te mody świąteczne i tak dalej, i tak dalej. Także tak to zrobię, słuchajcie, wiecie, tak to zrobię. O, będziesz grał dla niej, ale to super. A co grasz? Śpiewa piosenki. Matka przyszła oglądać? Ty, on śpiewa kołysankę. Patrz, on śpiewa kołysankę. Może zrobić zdjęcie, wiecie o co chodzi. Wiecie co, to jest nienormalne, żeby to dziecko tak śmierdziało, przecież... Autentycznie coś jest nie tak. Reset sim? What? Patrzcie, dziecko... O nie, kurde, nadal śmierdzi. Myślałam, że reset sim naprawił sprawę. Dlaczego to dziecko śmierdzi? Przewiń ją. O, okej, przewinęłam i udało się. Znaczy ona przewinęła, ja nie musiałam, na szczęście, kurde. Stoi z gitarą! Nie może pozbyć się gitary. Kurde, płaka mi to. Nie wytrzymam. Podnieś dziecko. Patrz to. Nie może nic zrobić. Oglądaj dziecko. Wow. Połóż do łóżka. O Jezu, muszę go zresetować bez kitu. Nie położę jej, wiecie, ta gitara mu przeszkadza, muszę go zresetować. Resetuj. Gitarę sobie zabieraj do kielni. Teraz to rzeczko, to dziecko połóż do łóżeczka. To dziecko do łóżeczka. Hayley to nieporadny maluch. No zdążyliśmy się już przekonać. Opiekunowie i niedomówicy powinni się nią zająć. No przecież się zajmujemy nią wszyscy. O matko kochana, Hayley jest diabłem. W ogóle nie powiedzcie na tą chwilę, jak myślicie, które dziecko powinno zostać dziedzicem. Jezus. Czy Hayley, czy Selina? W ogóle mało było komentarzy na temat ich imion, więc możecie dać znać, co sądzicie, bo wiecie, to są imiona nawiązujące do czegoś, także kumaci mogą napisać, co to są za imiona i dlaczego akurat te dwa zostały przeze mnie wybrane, jak sądzicie? No i tak. Młoda idzie, matka zaraz ją podepcze, pato. O kuźwa, przeszła po dziecku. Opieka społeczna, halo. Wiesz co, weźmy, zróbmy tą telekonferencję teraz, to już będzie z głowy na jutro. W ogóle nie wiem, czy jutro mamy do pracy czasem. Telekonferencja o 22? Dlaczego nie? Mamy poziom logiki 7 do podniesienia i musimy... Ała, ale się walnęłam w biurko. Musimy kupić keyboard. Ktoś z was w komentarzach, nie pamiętam imienia, sorki, ale podpowiedziała, bo to była dziewczyna, żeby przestać to dziecko po prostu zagadywać i położyć się spać. Podpowiedziała, żeby keyboard kupić, że keyboard prawdopodobnie też uczy grania na pianinie.
Młoda po... Nie wiem, które łóżko jest wolne. Nie wiem, gdzie dziecko leży. No wkurzona na maksa. To też nie można. No przecież leżałaś tutaj. Halo, Simsy. I can't. Powiem wam, że to jest trochę frustrujące. Ja wiem, że ja w każdym odcinku narzekam. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale coś, co działa, raptem przestaje działać, kiedy nic nie zostało inne zmienione. Denerwujące. Co teraz huśtawkę przestawiłam? Huśtawka raptem zaczęła przeszkadzać. Młoda się zleje pewnie w nocy. No trudno. Matka, co robisz? Aha, ty robisz telekonferencję, to sobie rób. Stary, podnieś. Nie ma podnoszenia. Ty znowu byłeś i kurde się kąpałeś w tym... Sprzątnij trochę w domu. I się kąpałeś w deszczu pewnie. W ogóle deszcz pada? Ja chyba wyłączę ten deszcz. Jak wyłączę deszcz, to on się nie będzie automatycznie kąpał w nim, co nie? Ma to sens. Weźmy resztki. Co my mamy za resztki? Jakieś... pierogi? Co to tam było? O, synalek, jak tam? Bardzo nieswój, bo on nieprzyjemnie mokry jest. A, no bo ty lekcję odrabiałeś na deszczu. No to kurde, ja tobie nie kazałam, słuchaj. Ty tak wybrałeś. Zjedźcie sobie razem, pogadać o męskich sprawach. Ale ty byś się przebrał. Dobra, chciul, chciałam, wiecie co, kliknąć mu, czy scheatować przebieranie, ale o, sałatkę, a ten naleśniki. Ale nie będę taka, słuchajcie, trochę realizmu. W ogóle ten domek, kiedy ja go tworzyłam, to nie tworzyłam go pod tą rozgrywkę, tylko tworzyłam go, tak wiecie, sobie, bo mi się podobał, ale pod rozgrywkę on nie jest jakoś tak super mocno funkcjonalny. Nie możecie jeść i żartować o dawnych czasach? Musicie odejść, tak? Okej. Okay. Wiecie dlaczego? Bo na przykład widzicie, tam nie mogłam sobie skadrować fajnie, bo mi przeszkadzała ściana, bo był za krótki pokój i w ogóle się przytulili. Okej. Okay. Dobra, siadacie. A tu matka cię podsiadła. W ogóle jakie urocze spotkanie wszystkich razem. Usiądź sobie. Tu obok. O, fajnie, Boże, po raz pierwszy w tej serii, że tak powiem, świątecznej edycji tej serii, siedzą wszyscy razem przy jednym stole i widzicie, ja na przykład nie mogę sobie tutaj wejść między nich ładnie kamerką, bo mam, znaczy się mogę, bo w sumie ja jestem, wiecie, specjalistką od Simsów, więc ja mogę zrobić coś takiego i patrzcie, jak rozkminiłam sobie, a widzicie, jednak coś taka Katarzyna potrafi, tylko to, bo tak to więcej, kurde, nic. Dobra, mam nadzieję, że pożartowaliście, pogadaliście. Mamuśka posprząta wszystkie talerze. Super, matka, jeszcze jeden zostawiłaś, ale to zaraz. Ojciec opowiada jakieś, słuchajcie, bardzo... historie nie wiadomo jakie. A, śmieszne, okej, okay, śmieszne historie opowiadasz. On jest super mokry. Porozmawiaj o marzeniach z nim, zapytaj. W ogóle dawno nie rozmawialiśmy. Opisz mu nowy pomysł. Dawno nie rozmawialiśmy w ogóle z synem naszym. Chociaż mamy z nim dobre relacje, no bo jako dziecko zostało wypracowane. Mała wstała. Wyszła na dół, jest głodna bardzo i śpiąca. Dobra, matka, musisz się nią zająć bardzo szybko. Nic nie robisz, już tutaj z ojcem skończyłeś. To przyszykujemy się do spania. Pójdziesz sobie na górę, do łazieneczki. Chciałam tutaj go sadzać, nie? Tu usiądziesz. Skorzystasz, umyjesz sobie zęby i pójdziesz spać do swojego łóżeczka. Ojciec idzie spać. Wiesz co, ty to jesteś trochę zasyfiony, bo ty się myłeś w deszczu, więc weź szybki prysznic. I wtedy jak weźmiesz szybki prysznic, też musisz zacząć myć zęby, chłopie, bo niestety, ale potem ci wypadną, więc musisz umyć zęby i pójdziesz potem spać. A mamuśka zajmuje się dzieckiem. Dziecko je sobie, tak? Gdzieś. Na przedpokoju oni lubią, słuchajcie, siadać. Nie wiem, dlaczego tak jest. Otóż. Ok, mamuśka, charyzma, logika. Wiecie co, my w tym domu nie mamy szachów. W tamtym mieliśmy szachy, znaczy no później miałam szachy, a tutaj nie mamy, więc logika na czym jeszcze się uczyło? Aha, można te stoliki, obserwatorium, mikroskop. Dobra, zaraz im kupię na szybko zewnętrzne szachy, tam postawię i też będzie git, co nie? Dobra, mam szachy. Bardzo fajne w sumie te drewniane szachy i te krzesła do tego pasują. W ogóle chyba tutaj są takie same krzesła. Tak, tylko inna poduszka. Ty znowu to dziecko maltretujesz? Zostaw, ona już idzie spać. Dajmy ją do góry. Zaraz czytuję jej higienę. Przy okazji prawym przyciskiem klikam i klikam tu na 100. No niestety muszę tak robić. Niestety, póki one są to dlerkami, a kiedy będą skończą być to dlerkami? 4 dni już?
kurde, ludzie, trochę się zagapiłam, bo ja tu muszę gonić z tymi, bo ja chcę, żeby one były na maksa wszystko. Jutro zajmę się dziećmi. Wiecie co, nie jutro, poza odcinkiem, żeby tutaj już nie przynudzać. I dzisiaj dojdzie do tej kolacji na mieście Kimberly i Brandona, choćbym tutaj siedziała 45 minut. Na telefon patrzę, chociaż raz wyłączyłam dzwonki. Dobra, także ja, słuchajcie, tutaj dam jej pograć. Czy to woda, czy to pada na to? Nie, to chyba taki print po prostu tego. Ja sobie tutaj już rozegram do końca ten dzień. Niewiele zostało. I jutro będziemy się widzieć. Czemu nie mogę tego zastopować? Tak jak tutaj tą pineską na przykład. Śmiesznie, co? No i mamy nowy dzień, słuchajcie. Sprzątamy, myjemy się. Jacin w szkółce. Dajmy mu zdobywaj przyjaciół. No niestety, no nowa szkoła, to te pierwsze dni muszą tak wyglądać. Weź, idź sobie, weź prysznic szybki. I wiecie co, będziemy zbierać się na... Matka jest super rozgniewana. Wygadaj się na temat problemów do kota. Okej, jeżeli ci to pomoże, tak zrób. Słuchajcie, z randki trochę nici, ale nie do końca, bo to będzie randka poranna. Bo słuchajcie, ona, Kimberly, może wziąć sobie wolne dzisiaj. Zaraz zadzwonimy i weźmiemy, bo ma aż 6 dni dostępnych, więc jak najbardziej weź dzień wolny. Natomiast Brandon ma tylko 2 dni, więc zostawimy je na jakieś specjalne okazje. I on ma na 14 do pracy. Akurat, kurde, randki mi się zachciało, kiedy on ma do pracy. Więc pojedziemy sobie na takie śniadanie, pogadamy, spędzimy chwilę czas. Dzieci wyślemy do żłobka, do opiekunki. I tak to będzie. Taki jest plan. Także zaraz się oni ogarną. Jasin tutaj jest, idzie się myć w deszczu, zaraz go załatwię. Weź zmień stylizację swoją, strój, bo już widzieliśmy wszystkie stroje twoje. A może weź po prostu imprezowy strój, załóż i tyle. I podejdź tu do żonki swojej, która jest też jeszcze nie przebrana, więc zmieńmy tobie strój. No na przykład ten, bardzo lubię ten strój, zaraz sobie tutaj poświrujecie. Ona już świruje. Zaproś ją, wyznaj zauroczenie jej, wyznaj jej ponowne zauroczenie, jak najbardziej. Patruj się czule w nową połówkę. W nową? W drugą. Pogadajcie chwilę, obejmij ją. W ogóle fajny jest ten strój Brandona. Podoba mi się ten zestaw. Może te buty tak super nie pasują, ale nie było za ciekawych. Pocałuj w policzek i zaraz pojedziecie na randkę. Czy ja mogę tutaj zaprosić na randkę gdzieś w menu? Nie pamiętam, chyba było coś. I jest, zaproś na randkę. Także zapraszam ją na randkę, jeszcze nie wiem gdzie, do jakiejś kawiarni może. I żeby spędzał miło, miło czas. Czy bar u gnoma jest odpowiednim miejscem na randkę? No, może niekoniecznie. Wiecie co? Bo kupiłam sobie ten dodatek licealne lata, mówiłam w ostatnim odcinku i nie mam miasta nowego. Czy ten dodatek nie miał nowego miasta? Bo po prostu nie ma go. Jest to super dziwne. Może tutaj jest jakiś bar, w którym moglibyśmy spędzić. No nie ma. O Jezu, nie tu. Hanford, góra, znowu tam nie. Evergreen tam jest nie za bardzo. Brindle Bay, może tu. Może być restauracja Celtic Crab Shack. Czy to nie jest wstawiona restauracja przeze mnie? Być może, także pojadą sobie na jakieś owoce morza, sushi, na jakąś rybę. Super śniadanie. Dobra, jesteśmy. I co? I myślę, że możemy znowu tutaj zacząć od... gratuluj jej ślubu, na pewno jej pogratulujesz. Okaż jej czułość, jak najbardziej. Giwana? I idźmy do środka, może jakiś stolik byśmy sobie wzięli? Poproś o stolik. O, zróbmy tak, niech oni nam dadzą, jaki tam uważają, jakiś, nie wiem, swój najlepszy stół w całym mieście. A to kolejka, matko, pełno ludzi łysych. Sul-sul. Jaki stolik mi dzisiaj pan zaproponuje? Lecimy, zobaczmy coś na zewnątrz. Super, bo jest bardzo zimno, więc na pewno to jest idealne miejsce. Ten dla dwóch osób. Dzięki, gościu. Mogę sobie ściany dać i będziemy tu siedzieć przy tej... kurde, sieci rybackiej. Zaraz sobie zamówimy, jak najbardziej. Co my sobie możemy zjeść? W ogóle wy nie jesteście ani trochę głodni z tego, co ja widzę. Prawdopodobnie nie jesteście. No więc może jakąś kawę poranną. Tu jest kawa, widzę. Jest jeszcze jakaś kawa inna? Nie ma kawy. Więc weźcie sobie po kawie. Jak najbardziej. Może jakiś deser?
bo nie jesteście super głodni, więc akurat kawa i szarlotka dla ciebie i beza cytrynowa, albo no dobra, tą bezę cytrynową dla Kimberly. Proszę bardzo, czyli kawa i deser. No i przyjemny poranek. A ty nie jesteś przebrany w ten strój, co ja cię ubrałam? No się przebrał sam, słuchajcie. Stwierdził, że tamten jest za delikatny, za chłodny. Gdzie poszedłeś? Zamów do stolika. A czemu trzeba to iść? Nie przyjdzie do ciebie? Okej. Śmiesznie. Trzeba iść, żeby zamówić. No, czasami tak jest. Usiądź sobie. Będziecie rozmawiać zaraz. Wyznaj jej nieprzemijającą miłość na stojąco. Okej, wyznajcie sobie na stojąco. W ogóle wychodząc z restauracji to zróbcie. Ten sobie w międzyczasie sprawdził, kurde, maile albo jakieś SMS-ki. Cudownie. Wyjaw jej wielki sekret. Słuchajcie, wiecie jaki jest sekret Brandona, że on chce mieć kolejne dziecko. Kimberly też się gdzieś nad tym zastanawia, co zresztą widzieliście wczoraj, ponieważ nawet do swojego syna napisała SMS-a, czy powinna w kolejną ciążę zajść. Mi się ten pomysł średnio podoba, ale dajcie znać, co wy myślicie, czy Kimberly powinna mieć kolejne dziecko, bo w następnej generacji będzie coś takiego jak... że musisz mieć czwórkę dzieci, bo już czytałam zasadę następnej, czyli jedna z naszych dziewczynek będzie musiała mieć czwórkę dzieci, więc będzie ostro. No ale dobra, ale jeżeli oni chcą, no to dlaczego nie? Może tak jest i może tak będzie. Całowanie pod imioną. Chciałam jeszcze powiedzieć, że będziemy też wypełniać te koniecznie, bo to jest nasz cel. Zanim będziemy robić kolejną generację, to musimy wykonać wszystkie zadania. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Wypełnić aspiracje, ten ślub przed nami, że biorą dwie osoby, to już mamy. Że dwoje partnerów ma cechę niezrównoważone, to też mamy. I coś tam jeszcze było, tak, że będziemy wszystko wykonywać. Aha, i że szczyty swoich karier muszą osiągnąć. No i te aspiracje wypełnione, także będzie trochę grania, słuchajcie. Nie wiem, kiedy będzie nasz stolik gotowy. Usiądźmy więc razem. Jeszcze tutaj oni gadają o jakichś różnych różnościach. Ty cały czas zamawiasz do stolika w międzyczasie. Jak myślicie, przyjdzie to jedzenie dzisiaj, czy nie? To może być tak, że też nie przyjdzie. No, jak nie przyjdzie, to trudno, a jak przyjdzie, to fajnie. Dobra, co możecie sobie porozmawiać? Wiecie co? To jest akurat według mnie trochę niefajne, że... Poznaj ją. Że na przykład tutaj masz, zapytaj o partnera, czy o związki, czy oni są małżeństwem, to dlaczego coś takiego ma miejsce? Boże, z tą chcesz mieć dobre relacje? Okej, niech tak będzie. Możemy ożywioną rozmowę po prostu przeprowadzić. Może o tych dzieciach, może o przyszłości, może o pracy. Który w ogóle, Kimberly, masz poziom kariery? Jest to 7, czyli jeszcze 3. Znaczy no tak, 3 awanse, musiałam to przeliczyć, czajcie. A ty masz 5, o Jezus Maria. Dobra, to musimy to pianino ogarnąć koniecznie. Dzisiaj to ogarnę. Znaczy po tym odcinku chyba. Żeby na następny już troszeczkę tutaj móc podbijać. No i tak, oczywiście możecie propozycje swoje wpisać w komentarzu i będę bardzo wdzięczna. Każda sugestia, podpowiedź, każdy komentarz generalnie mnie mobilizuje i motywuje do tego, żeby dalej nagrywać to wszystko i w ogóle, żeby tu wrócić, bo żeby dalej nagrywać to ciężko jest tak w sumie powiedzieć, bo dopiero 2 odcinki weszły, to jest 3. No ale żeby po prostu, wiecie, wrócić tu tak na pełnej, że tak powiem. Także każda łapka w górę, komentarz, wszystko mnie naprawdę motywuje, każde wasze słowo, więc bardzo jestem wdzięczna za wasze odpowiedzi, na wasz odzew, o tak. Dobra, my tutaj chcemy mieć poprawę umiejętności i letnie rytmy słuchać. No okej, zobaczymy. Ile Boże, myślałam, że tu kosiarz stoi, wiecie co? Taki kaptur, kurde, co ja jestem jakaś normalna, serio, myślałam, że to kosiarz stoi. Czy baba robi nasze jedzenie w końcu, jak myślicie, jak obstawiacie? O, jest, zobaczcie, jakaś taca. Jestem ciekawa, bo tu kelnerzy stoją, słuchajcie, i czekają we trójkę. W ogóle, przypomniało mi się ostatnio, jak mieliśmy restaurację. Fuck, oni nam nie doniosą, wiecie. Oni nam nie doniosą, bo coś im przeszkadza, jakieś krzesła. Także chyba sobie nie zjemy. No trudno.
Nie zjemy, to nie zjemy. Posiedzimy, pogadamy. Oglądałam ostatnio... Gdzie oglądałam? Co ja chcę powiedzieć w ogóle? Widzicie, rozkojarzyłam się bardzo prosto. Nie wiem w rezultacie, co chciałam powiedzieć. No nic, może mi się przypomni. No, ale jeszcze taki inny temat. Wczoraj oglądałam swój odcinek, słuchajcie, z gry Gotowych na Wszystko. Chyba drugi czy któryś. I jestem w szoku. Autentycznie, jakie tam scenki odwalałam, ile tam pracy było włożone. To była taka fajna seria. Nigdy do niej nie wrócę. Znaczy, no nigdy nie mów nigdy teoretycznie, ale no, to jest zbyt skomplikowana fabuła, chociaż cała seria jest już napisana. Pierwszy sezon jej, więc może kiedyś, jak już się wkręcę w nagrywanie, ale tam, wiecie, te scenki są mega ważne, ultra ważne, tam muszą być scenki. I naprawdę, to było takie piękne. O, mamy jedzenie, Boże, no coś wspaniałego, już straciłam nadzieję w tą restaurację. Pani, dzięki, dzięki. O, oni zadowoleni, niech sobie pojedzą, jak najbardziej. Pogadają, pojedzą, oni tutaj cały czas mają jakieś romantyczne interakcje, jakieś tutaj, wiecie. O, kurde, on wstaje i wychodzi. Wstaje i wychodzę. Nie, jednak siada. Nie, jednak wstaje i wychodzi? Nie, jednak siada. Nie, jednak zabiera jedzenie i kawę? Nie, jednak odstawia jedzenie. Bierze kawę i idzie gdzieś. Co jest z tymi sipsami? Gdzie on idzie? Chcę to zobaczyć. O kurwa! Odstawia kawę na wycieraczce. Wchodzi do środka. Wychodzi ze środka. Podnosi kawę. Podnosi kawę. Wchodzi do środka z kawą. Wszedł do środka z kawą. Postawi ją na podłodze. Co będzie dalej? Słuchajcie, czekamy na rozwój sytuacji. Co przyniesie dzień? Jednak, no nic nie przyniesie. Stoi. Teraz co? Podnosi kawę. Podnosi kawę. Wychodzi. Idzie do stolika. Kładzie kawę, siada. I teraz sobie, słuchajcie, dopiero może w spokoju wypić kawę i zjeść ciasto. Kiedy Kimberly już skończyła, już nawet naczynia jej zabrali. A co za dzień. Dobra, Kimberly, to po prostu idź zrób siku. A on niech sobie tutaj skończy. Boi się teraz jakichś wyimaginowanych komarów. Weź ty zjedz to, bo za chwilę masz do pracy za pół godziny, jesteś trochę głodny, więc chociaż sobie... Boże, myślałam, że ona nam to jedzenie zabierze. Na szczęście nie, na szczęście tylko kubek. W ogóle do wora na śmieci i dawaj, kurde blade. Okej, to ty sobie tutaj posiedź, porób swoje, bo już nie mam do ciebie, chłopie, siły. Zobaczmy, co robi Kimberly. Aha, ona siedzi w kabinie jednej, tu już nie będziemy jej tam, wiecie, podglądać jakoś specjalnie. Jak wyjdziemy z tej kabiny, to po prostu udamy się do domu i taki będzie film. A nie, bo randka jest niezakończona. Za godzinę? No nie, no randka nie będzie trwała godzinę. Ale chodźcie, przeprowadzimy ożywioną rozmowę, to chociaż wypełnimy jakiś cel. Więcej... Ożywiona rozmowa, już tam szybko umyj te ręce. O, bo on ma do pracy. Trochę umyj, raz i wracaj. Trochę umyj ręce. Nie bierzcie przykładu z Kimberly, trzeba mieć dokładnie ręce. 20 sekund z każdej strony. Dobra, zakładaj. Nie zakładaj, tylko rozmawiaj. Idzie do pracy. Pogadaj, to wypełnisz. Wypełniłaś. Rozmawia o posiłku. Szybkie rozmowy o posiłku. Czy w ogóle jeszcze jest możliwość rozmowy o posiłku? Dobra, i tak nie zdobędziemy złotego medalu, czy tam jakiego. Koniec tego wydarzenia. Skończyło się. Jest medal złoty, pięknie. Gościu, idziesz stąd teraz do pracy, a Kimberly, wracasz sobie spokojnie do domu. I na tym, moi kochani, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, że był trochę mniej nudny niż wczorajszy. Że się fajnie bawiliście, że fajnie wam mija okres przygotowawczy do świąt, że 3 grudnia wam fajnie minął. Albo mija, bo w sumie jest wcześnie. Chyba, że oglądacie to późno. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego weekendu. W zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. Tak to było. Także trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa!